Siemka, z tej strony Michał z kanału Odkryj w sobie pasję. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jak do tego doszło, że zacząłem latać i nagrywać filmy z drona, no i czy faktycznie jest to takie proste, jak się wydaje. Zobaczcie sami. To leci. Zacznijmy od tego, że nigdy nie miałem do czynienia z dronami. Kompletne zero. Skąd pomysł na drona? Jakiś czas temu kupiliśmy z żoną Volkswagena Transportera z myślą o rodzinnych wypadach weekendowych i wakacyjnych ze spaniem w samochodzie. O szczegółach auta na pewno będzie jakiś odcinek. Zainspirowani vanlife'em pojechaliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy na 2 tygodnie po Polsce ze spaniem na dziko. Plan był świetny, ale jedna rzecz, która była nie dość wygodna, to dojeżdżanie do miejscówek. Na przykład przy lesie, na pole, pod jezioro. Najczęściej były to drogi polne z różnego rodzaju przeszkodami typu wielkie dziury i koleiny, zarośla, czy tam wąskie przejazdy. A nie oszukujmy się, ta piątka nie jest zbyt mała i nie zawsze było łatwo, ale zawsze jakoś dało radę przejechać. Często okazywało się jednak, że był lepszy dojazd, albo miejscówka była zajęta, czy też słabe dojście do wody. I tu narodził się pomysł. Po co tłuć się taki kawał polnej drogi w ślimaczym tempie i tracić czas na to tylko, żeby zaraz trzeba było wracać i szukać lepszego miejsca? Trzeba kupić drona z kamerą, z góry wszystko się zobaczy. Pierwszy krok to oczywiście YouTube. Jakiego drona kupić na początek? Opinie, ceny, funkcje itd. No trochę czasu spędziłem w internecie, żeby coś wybrać. Priorytetem dla mnie był zasięg i w miarę dobra kamera. Po obejrzeniu dziesiątek filmów nagranych tanimi i droższymi dronami stwierdziłem, że musi być jeszcze gimbal. Padło na DJI Mini 2. Trochę drogi jak na moją kieszeń, zwłaszcza biorąc pod uwagę, do czego miał mi posłużyć, ale mimo wszystko stwierdziłem, że dla mnie będzie to najlepszy wybór, patrząc na stosunek jakości do ceny. Zanim go jednak kupiłem, gryzłem się z myślą, czy nie kupić najpierw jakiegoś drona za stówkę, żeby trochę polatać. Szkoda by tak było miniacza rozbić przy pierwszym locie, a kiedyś latałem mini helikopterem za jakieś 8 dych, no i powiem, że miałem trudność w utrzymaniu go w powietrzu w jednym miejscu. Ostatecznie jednak nie zdecydowałem się na testowego drona. Kupiłem wersję podstawową DJI z jedną baterią, ale o szczegółach nie będę się rozwodził, bo jest cała masa filmów na temat Mini 2. No chyba, że chcecie usłyszeć coś o nim z mojej perspektywy, to dajcie znać w komentarzach. Co mnie jednak zdziwiło? Inteligentna bateria. Wcześniej nie miałem styczności z czymś takim. Spora część instrukcji jest jej poświęcona. Byłem święcie przekonany, że w zestawie będzie jakaś zwykła ładowarka, a tu nici. No i znowu YouTube i instrukcja, żeby się dowiedzieć, jak i czym to ustrojstwo ładować. Bardzo podoba mi się, że ramiona drona są składane. Kabelek do podłączenia smartfona ma swoje miejsce pod anteną i nie wala się byle gdzie. No i dron. To mnie rozwaliło. Wykonane według mnie mega profesjonalnie. Wykręcane z aparatury i chowane do niej. Czas na instrukcję. Przeczytałem kilka razy, przy okazji sprawdzając niektóre kwestie w internecie, bo ciężko tyle różnych informacji przyswoić za pierwszym przeczytaniem, jak nie miało się nigdy z tym do czynienia. Wiedziałem już, że muszę zarejestrować się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i przejść szkolenie zakończone egzaminem. I to było dla mnie dość dużym zaskoczeniem. Moje wyobrażenie o dronach kończyło się na czasach, gdzie drona kupowała się dzieciakom na komunie i po prostu się nim latało. Po przejściu szkolenia byłem lekko zniesmaczony tym, czego się dowiedziałem i szczerze myślałem, że mój cały misterny plan poszedł w... Po pierwsze, DJI reklamuje Mini 2 jako drona o wadze 249 gram, czyli takiego, którego wystarczy zarejestrować, by nim latać. I ja się na tym złapałem. Dopiero po szkoleniu w ULC uświadomiłem sobie, że liczy się maksymalna masa startowa drona, czyli dron z dostępnym osprzętem dedykowanym do danego modelu, a to już jest wtedy ponad 250 gram. I trzeba robić kurs przynajmniej na kategorię A1 zakończony egzaminem. Tak samo jak masz na dronie kamerę. Niezależnie od wagi, to ta sama sytuacja, no... Tego się nie spodziewałem. Kolejna rzecz. Myślałem, że będę oglądał widoki z wysokości 4 km, a tu rybcia 120 metrów i koniec. No i ostatnie najgorsze. Latać tylko w zasięgu wzroku. Dronem, który ma zasięg do 10 km? No kpina. Nie taki był.
Do tego dorzućmy jeszcze obowiązkową aplikację Drone Radar z wyznaczonymi strefami, gdzie mogę, a gdzie nie mogę latać, która znowu w dużym stopniu ograniczyła moje wyobrażenie o lataniu dronami. Ogólnie jak dla kompletnego laika w tej dziedzinie, to jest naprawdę sporo przygotowań, zanim zacznie się latać. Aczkolwiek egzamin z perspektywy czasu uważam, że był za prosty i powinien odbywać się pod okiem egzaminatora. Może jakbym najpierw wyszukiwał frazy na internecie typu jak zacząć latać dronem, a nie jakiego drona kupić, to sprawy potoczyłyby się inaczej. Wydaje się wam, że to wszystko? Nic bardziej... Nie, to nie wszystko. Redmi 9A, 2 GB RAM, procek 8-rdzeniowy, każdy rdzeń po 2 GHz, Android 10, to telefon jaki posiadam. Raczej go nie polecam, ale jakoś daję z nim radę. Niestety on nie radzi sobie z dronem, a właściwie z dedykowaną aplikacją do latania od DJI. Ta mianowicie działać będzie jedynie na jądrze 64-bitowym. Rzadko już spotykane smartfony z jądrem 32-bitowym nie poradzą sobie z aplikacją, teraz już to wiem. Zatem żona dostała nowy telefon, bo jej był jeszcze gorszy niż mój. Tak wyszło. Jak już zdobyłem uprawnienia i odpowiedni telefon, przyszedł czas na pierwszy lot. Gdzie? Biorąc pod uwagę, że był to grudzień, zdecydowałem się na wystartowanie w mieszkaniu. Teoretycznie byłem przygotowany na to, ale trochę się bałem, bo wszyscy odradzają pierwszy lot w pomieszczeniu. Po mojej ocenie okazało się to jednak dobrym ruchem. W pokoju było czysto, spokojnie, bezwietrznie i wiedziałem, że mi nigdzie daleko nie odleci, bo miałem pozamykane okna i drzwi. To nie mogło się nie udać. Wiedziałem wszystko. Tryb cine, odpalenie drona i do góry. Drążek puściłem przy wysokości około pół metra. Teraz lądowanie. Misja zakończona powodzeniem. RTH w tym dronie nie działa, gdy jesteśmy w odległości do 20 metrów od drona, a GPS w pomieszczeniu raczej nie złapie, więc korzysta tylko z czujników optycznych umieszczonych na spodzie miniacza. Pamiętać trzeba o odpowiednim podłożu w takiej sytuacji, ale to wszystko jest w instrukcji. Ja mam zwykłe panele, no i do pierwszego lotu nie wystarczy sam dron i aparatura. Musi być jeszcze smartfon i aplikacja. Przetestowałem jeszcze tylko w locie delikatnymi ruchami, jak działają drążki i to była cała lekcja latania. Stabilność i łatwość obsługi drona bardzo zadowalająca. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki grzeczny. Pierwszy lot na zewnątrz to była już sama przyjemność. Oczywiście trzeba pamiętać, by używać sprzętu zgodnie z instrukcją i prawem. Rady początkującego po 2 miesiącach latania. Jak masz 2 telefony, jeden z nich może być odpowiedzialny za ewentualny kontakt z wami służb ruchu lotniczego, ale też można przekierować na niego połączenia z telefonu, na którym latacie, by nic was nie rozpraszało w trakcie latania. Startowanie i lądowanie na dłoni jest stosunkowo proste, a przy tym bardzo wygodne, gdy nie masz sztywnego lądowiska przy sobie, a wkoło są same nierówności i kurz. Gdy odpalasz drona, łapie on tak zwanego fixa i między innymi sprawdzany jest gimbal. Porusza się on tylko jakieś 2 mm nad płaszczyzną, na której stoi dron. Trzeba uważać na trawy, gałązki i linie energetyczne. Tego nie widać na telefonie podczas lotu. Wiadomo, zależy też jak pada światło i jak szybko lecimy, ale w większości przypadków na ekranie smartfona tego nie zobaczysz. Latanie nad rzeką faktycznie zaburza stabilizację i pozycjonowanie drona i trzeba bardzo się pilnować, a chińska karta pamięci zaburza płynność nagrań. Dokupiłem do niego futerał, lepszą kartę i powerbank, bo idąc w góry ładuję go między postojami, ale jedna bateria spokojnie mi wystarcza. Generalnie to całkiem zmieniłem postrzeganie co do dronów i po przejściu całego procesu szkolenia i zdobywania informacji nie przeszkadza mi już max 120 metrów, czy to, że muszę mieć drona w zasięgu wzroku. Czuję, że zasłużyłem, by prawnie i praktycznie zostać operatorem i pilotem drona. Czuję dumę. I tak odkryłem swoją pasję. Mam nadzieję, że wniosłem parę przydatnych informacji dla niektórych z was, zwłaszcza tych chcących kupić DJI Mini 2, no i tych, co chcą zacząć latać. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Z czasem, jak uzbierają się kolejne moje dziwne historie i sklecę je w jeden film, a ty, widzu, będziesz chciał o tym posłuchać, to nie posłuchasz. No, chyba, że masz subika. Poza tym, jakoś muszę wystartować z tym kanałem. Niech pasja będzie z wami. I do zasięgu.